Moim kolejnym gościem jest dzisiaj pani dr Anna Wałek, dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej na Politechnice Wrocławskiej, a także kierownik projektu Repozytorium Wiedzy. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani doktor, wedle deklaracji twórców Repozytorium Wiedzy ma ono być czymś więcej niż takim repozytorium sensu stricto. To przede wszystkim wielofunkcyjna platforma z różnymi modułami. I chciałem panią prosić, czy mogłaby pani powiedzieć, co to za moduły i je jakoś krótko scharakteryzować. Platformę naszego repozytorium będziemy rozwijać właśnie modułowo. W pierwszej kolejności już uruchomiony moduł udostępniający publikacje naukowe. Następnie będziemy chcieli udostępniać również inne zasoby wiedzy Politechniki, a więc dane badawcze, dane dotyczące projektów prowadzonych na uczelni oraz dokumentację tych projektów, które są prowadzone na Politechnice Wrocławskiej bądź we współpracy z innymi uczelniami czy instytucjami. Natomiast jeszcze mamy dodatkowe funkcje repozytorium, o które prawdopodobnie pan redaktor pyta. Te dodatkowe funkcje polegają między innymi na tworzeniu bazy ekspertów. Baza ekspertów będzie tworzyła się sukcesywnie z tej bazy, którą mamy, jeśli chodzi o autorów publikacji. Ponieważ w tej chwili każdy pracownik Politechniki jest zobowiązany do dokumentowania dorobku naukowego w bazie dorobku naukowego i wkrótce zarządzeniem jego magnificencji rektora będzie również zobowiązany do udostępniania publikacji naukowych w pełnym tekście w repozytorium, mamy pełną bazę potencjalnych ekspertów. Na podstawie dorobku naukowego, na podstawie również sygnałów i deklaracji autorów będziemy tworzyć profile tych autorów, którzy publikują w repozytorium. I te profile będą ukierunkowane tematycznie, a więc w ramach profilu autora będzie informacja o jego dorobku naukowym, o cytowaniach, o projektach badawczych, w których bierze udział, jak również o zainteresowaniach naukowych i preferencjach, jeśli chodzi o współpracę. Będą tworzone również grupy badawcze, takie wirtualne kolekcje w ramach repozytorium, które pozwolą zobaczyć, czym zajmuje się cała grupa badawcza, jakie są efekty projektów badawczych, które są zarejestrowane w bazie. Chciałem zapytać teraz, jak długo pracowali państwo nad tym projektem i jakie były poszczególne etapy jego realizacji? Nad projektem repozytorium pracujemy od czerwca ubiegłego roku, więc stosunkowo niedługo. Jeśli biorąc pod uwagę też szerokość tutaj aspektów działalności repozytorium. Pierwszym etapem było zapoznanie się z podobnymi inicjatywami w Polsce i na świecie, ponieważ chcemy wzorować się na tych najlepszych praktykach i korzystać z doświadczeń innych instytucji. Zespół tworzący repozytorium odbywał specjalistyczne szkolenia, przygotowywaliśmy się również merytorycznie, tworzone były akty prawne, które pozwalają na uruchomienie repozytorium wiedzy. Dzisiaj uruchomione zostało repozytorium oficjalnie, natomiast w wersji beta funkcjonuje już od 2 miesięcy. Pani dyrektor, chciałem też dopytać o kwestię pewnej kontynuacji, to znaczy o ile właśnie polityka otwartości na Politechnice Wrocławskiej, tak jak zauważył w poprzedniej rozmowie pan rektor, będzie swoistą kontynuacją dotychczasowej polityki w zakresie dorobku naukowego badaczy, to czy właśnie praca nad repozytorium, tym nowym repozytorium wiedzy jest też swego rodzaju kontynuacją jakiegoś projektu, który wcześniej państwo realizowali? Bo wydaje mi się, że na Politechnice Wrocławskiej było już jakieś repozytorium wcześniej. Mamy jedno repozytorium, które jest repozytorium wydziałowym. Jest to repozytorium ENY. I zasadnicza różnica między tymi dwoma projektami polega na tym, że repozytorium ENY jest inicjatywą, która jest najstarszą inicjatywą repozytoryjną, ale również nie jest to inicjatywa, która zobowiązuje kogokolwiek do publikowania w otwartym dostępie. Natomiast platforma Repozytorium Wiedzy inicjowana przez nas, dzisiaj właśnie zainicjowana również przez pana rektora oficjalnie, będzie kompleksową platformą dotyczącą całej uczelni, nie tylko jednego wydziału.
i będzie, tak jak wspomniałam wcześniej, obejmowała te aspekty, które dotychczas nie były obejmowane przez projekty repozytoriów, a więc dane badawcze, sylwetki ekspertów, czy właśnie dane dotyczące projektów badawczych. A z jakiego oprogramowania korzysta Repozytorium Wiedzy? Czy mieli Państwo na uwadze zapewnienie i interoperacyjności tego projektu właśnie chociażby z infrastrukturą OpenAir? Tak, w tej chwili ta wersja beta, która funkcjonuje, jest oparta na oprogramowaniu autorskim, tworzonym w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, zintegrowanym z bazą dorobku naukowego DONA. Planujemy rozwój tej platformy i zaimplementowanie rozwiązania systemowego. W tej chwili testujemy różne rozwiązania i zależy nam najbardziej na tych funkcjach, które są istotne z punktu widzenia zabezpieczenia danych. Ponieważ w repozytorium będą nie tylko publikacje czy dane takie, które możemy udostępniać szerokiej publiczności, ale również pewne dane wrażliwe i dokumenty dotyczące chociażby projektów badawczych czy patentów, które będą tworzone na uczelni. Musimy mieć pewność, że platforma, która będzie zaimplementowana docelowo, będzie zapewniała bezpieczeństwo danych i ich pełną tutaj obsługę techniczną. Natomiast jeśli chodzi o integrację z systemami, to oczywiście stosujemy otwarty protokół IPMH. Chcemy, aby wszystkie agregatory, które są dostępne, również indeksowały zawartość repozytoriów, ponieważ to jest tak naprawdę najważniejsze, aby te zasoby były widoczne na całym świecie i łatwy dostęp do nich był zapewniony właśnie poprzez implementację w tych europejskich również inicjatywach. Wśród licznych funkcjonalności repozytorium wiedzy Politechniki Wrocławskiej ma być również wspomniana przez Panią baza informacji o ekspertach i baza informacji o partnerach biznesowych. Czy mógłbym prosić o troszkę więcej szczegółów na temat tego, jak to faktycznie będzie funkcjonowało właśnie w praktyce? Więc tak, to jest model, który jest przez nas jeszcze dopracowywany. W tym pierwszym etapie tworzenia repozytorium jeszcze nie jest gotowy, natomiast chcemy, aby był dopracowany jak najlepiej. Baza ekspertów oraz baza partnerów biznesowych będzie zintegrowana z innymi bazami, które są tworzone na uczelni przy współpracy z tymi działami, które zajmują się współpracą z gospodarką. Na pewno będziemy tworzyć profile ekspertów w taki sposób, aby łatwo były dostępne, aby informacje były sprawdzone, wiarygodne i aktualne. Będziemy również zachęcać naszych ekspertów, naszych pracowników naukowych do ingerowania w treść i aktualizacji tych danych, które będą dostępne. Ponieważ, tak jak wspomniałam, profile tworzone dla naszych autorów będą dla nich dostępne po zalogowaniu, a więc każdy autor również będzie mógł określić siebie jako potencjalnego członka zespołu badawczego w zakresie jakiejś konkretnej wiedzy eksperckiej. Czyli jednym słowem, wydaje mi się, że można powiedzieć, że Państwa projekt wykracza poza wąsko pojmowany open access, tak? To jest coś, co bliższe jest szerszej perspektywie otwartej nauki w ogóle. W związku z czym mam pytanie o otwartą edukację, o to, czy myśleli Państwo również o otwartych zasobach dydaktycznych, edukacyjnych. Czy też w tym obszarze będzie to realizowane? Czy będą jakieś funkcjonalności tego typu? Idea otwartej edukacji będzie przez nas realizowana dwutorowo. Po pierwsze, zasoby edukacyjne tworzone na uczelni, czyli skrypty, podręczniki, takie bardziej sformalizowane formy materiałów naukowych, będą dostępne w bibliotece cyfrowej. Te, które będą skanowane, będą udostępniane właśnie w postaci cyfrowej. Zależy nam również na skanowaniu tych zasobów edukacyjnych, które są dostępne tylko w wersji analogowej i często już nie nadają się do użytku ze względu chociażby na zaczytanie. Natomiast jeśli chodzi o takie typowe zasoby edukacyjne, planujemy również taki moduł, który będzie pozwalał na udostępnianie w ramach repozytorium materiałów naukowych do wykładów, prezentacji oraz innych zasobów edukacyjnych.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, która wydaje mi się bardzo, bardzo znamienna w przypadku państwa projektu. Otóż niekiedy zdarza się w Polsce, że repozytoria i biblioteki cyfrowe są traktowane jak synonimy. Państwo wyraźnie wskazują na różnice pomiędzy tymi dwoma obszarami, czy pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami i rozgraniczają Państwo repozytorium wiedzy od Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej. Czy byłaby Pani łaskawa wyjaśnić, skąd właśnie takie kategoryczne rozgraniczenie? Kategoryczne rozgraniczenie między biblioteką cyfrową a repozytorium wynika z ich definicji. Praktyka polska udostępniania zasobów naukowych w bibliotekach cyfrowych najczęściej wynikała z tego, że nie było projektów repozytoriów i biblioteki cyfrowe wydawały się najlepszym miejscem, gdzie takie zasoby mogą być udostępniane. Natomiast zasadnicza różnica pomiędzy biblioteką cyfrową a repozytorium polega na tym, przynajmniej w przypadku repozytorium instytucjonalnego, że w bibliotece cyfrowej udostępniamy zdigitalizowane wersje zbiorów bibliotecznych, a więc niekoniecznie tych, które powstały na naszej uczelni. Natomiast repozytorium wiedzy ma być kompletną informacją na temat dorobku naukowego naszej uczelni i w związku z tym będą udostępniane w nim takie materiały, które są autorstwa naszych pracowników. Niezależnie, czy powstały w czasopismach naukowych, czy powstały w naszym uczelnianym wydawnictwie, będą one dostępne w repozytorium po to, aby pokazać profil naszej uczelni, nasz dorobek oraz zasób wiedzy, który tworzymy. Repozytorium wiedzy to też portal społecznościowy, oferujący różnorakie funkcjonalności charakterystyczne dla tego typu rozwiązań. I tutaj aż ciśnie się na usta pytanie o recenzowanie, o otwarte recenzowanie, które może być również rozumiane na kilka sposobów. To znaczy może być to rozumiane w taki sposób, że oto otwarte, w otwartym dostępie udostępniane są recenzje chociażby prac dyplomowych, co zresztą dzieje się, jest to powszechna praktyka w Polsce, natomiast ograniczona czasowo. Natomiast mnie raczej chodzi o inne rozumienie tego terminu, to znaczy pewną większą swobodę, jeśli chodzi o użytkowników, którzy mieliby możliwość wypowiedzenia się na temat danego artykułu, danego projektu i tak dalej. Myślę, że to rozumienie open review jest czymś, co w dzisiejszym świecie naukowym jest coraz częściej postulowane, że jest to w pewnym sensie zaprzeczenie takiego bardzo elitarnego, klubowego myślenia o nauce. Czy w ogóle biorą Państwo pod uwagę tego typu moduł i co Państwo myślą na temat takiej ewentualności? Myślę, że otwarte recenzowanie pokazałoby, jak faktycznie jest odbierana publikacja, jak jest odbierany ten dorobek naukowy, który będzie dostępny w repozytorium. Planujemy w najbliższym czasie implementowanie narzędzi Altmetrics po to, aby zobaczyć, w jaki sposób publikacje żyją w internecie, a stąd już tylko krok do otwartego recenzowania. Myślę, że będzie to zależało od tego, jakie będą możliwości techniczne platformy i tak naprawdę, jakie będzie zainteresowanie użytkowników otwartym recenzowaniem. Natomiast jak najbardziej tak, jesteśmy za i jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do wszelkiego typu właśnie działalności związanych z otwartym recenzowaniem. Czyli rozumiem, że projekt jest jak najbardziej skalowalny, znaczy są Państwo nie chcę powiedzieć na wczesnym etapie, ale możliwy jest dalszy rozwój, ciągły rozwój pewnych funkcjonalności w obrębie tego projektu, jeśli oczywiście będzie się to rozwijało tak, jak Państwo przewidują. Rozwój jest nie tylko możliwy, ale jest przewidywany, ponieważ, tak jak wspomniałam, repozytorium ma się rozwijać modułowo, czyli w pierwszym etapie wprowadzamy dostęp do publikacji naukowych. Po wydaniu zarządzenia przez magnificencję wszystkie prace doktorskie będą również przed obroną udostępniane w repozytorium. Wprowadzamy również założenia otwartej nauki do naszego regulaminu własności intelektualnej, który jest obecnie przetwarzany również na potrzeby zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. W związku z tym
dodatkowe funkcje repozytorium, myślę, że jeszcze mogą się pojawiać, a chcemy tak utworzyć schemat tego repozytorium, tak stworzyć platformę, aby była ona w pełni możliwa do dalszego rozwoju. Pani dyrektor, to na koniec chciałem zapytać jeszcze o taką kwestię, jak promocja wśród pracowników. Mają Państwo z jednej strony wspaniałe narzędzie, wspaniałą platformę, którą można się chwalić, ale jeszcze trzeba zachęcić właśnie wszystkich do tego, żeby chcieli z niego korzystać. I jak tutaj zamierzają sobie Państwo radzić? Jeśli chodzi o promocję projektu Repozytorium Wiedzy, to myślę, że tutaj kluczową rolę odgrywa Pan Rektor. Jest wielkim entuzjastą otwartej nauki i tworzenia Repozytorium Wiedzy. W związku z tym wprowadza rozwiązania systemowe, które nie tylko zachęcają do publikowania w repozytorium, ale również informują o korzyściach płynących z tego rozwiązania. Już od 2 lat uczestniczymy w obchodach Tygodnia Otwartej Nauki. Organizujemy dla naszych pracowników seminaria. Wkrótce planujemy również cykl spotkań dla naszych pracowników naukowych, związany właśnie z tworzeniem repozytorium. Na tych spotkaniach nie tylko dowiedzą się autorzy, w jaki sposób publikować w modelu Open Access, ale również będą mieli możliwość zapytać o to, jakie są zagrożenia. Będą mieli okazję zapytać, w jaki sposób czytać umowy wydawnicze, tak aby nie oddawać własności intelektualnej, aby nie oddawać swoich praw majątkowych wydawcy, i następnie móc publikować w otwartym repozytorium. Oprócz tego, że będzie rozwiązanie systemowe w postaci otwartego mandatu, a więc publikowanie w repozytorium będzie obligatoryjne, chcemy właśnie zachęcać autorów i redukować ich obawy przed publikowaniem w otwartym dostępie, ponieważ przede wszystkim chcemy zacząć od uświadamiania, że udostępnianie w otwartym dostępie ma swoje wymierne korzyści, że prace te są bardziej widoczne, lepiej cytowalne i korzysta na publikowaniu w otwartym dostępie zarówno autor, jak i uczelnia oraz całe środowisko naukowe. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę i oczywiście winszuję znakomitego projektu i trzymamy kciuki za jego powodzenie w przyszłości. Bardzo dziękuję, tak chcę. Dziękuję.